Adwent. Czas radosnego oczekiwania. Przygotuj serce na przyjście Dzieciątka Jezus. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło świętego Alfonsa Marii Liguoriego zatytułowane Pobożne rozmyślania na czas Adwentu Bożego Narodzenia aż po oktawę Trzech Króli. Czytając tę książeczkę, kochany czytelniku, staraj się czynić to w sposób, w jaki wszelkie czytanie duchowe odbywać się powinno. Zabierając się do tego, podnieś myśl swoją do Boga, postaw się w Jego obecności i proś pokornie, żeby i rozum Twój oświecać raczył i Twą duszę miłością ku sobie zapalał. Następnie czytaj bardzo powoli, z pilną i pobożną uwagą. Niekiedy nawet zastanów się przez chwilę nad tym, co Cię bardziej poruszyło. I wszystko, ile możności, bierz do serca. A że będziesz tu ciągle patrzył na Boże Dzieciątko Jezus, które prawie nigdy nie schodziło z błogosławionych rąk najdroższej swej Matki, co jest wskazówką dla nas, żebyśmy właśnie przez nią tym śmielej do Niego się udawali, więc do pośrednictwa Matki Bożej nie omieszkaj uciekać się. Książkę nabędziesz na stronie najejgłowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Pobożne rozmyślania na oktawę Bożego Narodzenia ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Dzień pierwszy. O narodzeniu się Pana Jezusa. Narodzenie się Pana Jezusa rozweseliło świat cały. Był On odkupicielem wyglądanym od lat tylu i z takim upragnieniem, że z tego powodu nazwany został pożądaniem narodów i pożądaniem wzgórz odwiecznych. Lecz oto już On przyszedł i narodził się w lichej stajence. Wyobraźmy sobie, że anioł oznajmia nam tę wielką radość, którą zwiastował pasterzom, mówiąc: Oto bowiem zapowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, iż się dziś wam narodził Zbawiciel. A jeśli nastaje wielka radość w każdym kraju, gdy panującemu przychodzi na świat Syn Pierworodny, jakżeż tym bardziej my powinniśmy cieszyć się, że oto narodził się nam Syn Boży, który przychodzi z nieba, pobudzony do tego nieprzebranym miłosierdziem swoim nad nami. Dla wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, przez które nawiedził nas wschód z wysoka. Zgubieni byliśmy, a oto Syn Boży przychodzi, żeby nas zbawić. Dla zbawienia naszego zstąpił z niebios. Oto pasterz przybywający dla wyratowania owieczki swojej od śmierci i wydający życie z miłości ku niej. Jam jest pasterzem dobrym.
dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje. Oto Baranek Boży, który przyszedł poświęcić na ofiarę siebie samego dla wyjednania nam łaski boskiej i stać się naszym oswobodzicielem, naszym życiem, naszym oświeceniem, a nawet naszym pokarmem w Przenajświętszym Sakramencie. Święty Augustyn powiada, że Pan Jezus, narodziwszy się, chce być złożonym w żłobie, będącym miejscem, z którego zwierzęta biorą swój pokarm dla dania nam do zrozumienia, że stał się człowiekiem, żeby być naszym posiłkiem. Prócz tego zaś rodzi się On codziennie w Przenajświętszym Sakramencie za sprawą swoich kapłanów, których w moc takową przysposobił. Ołtarz jest żłóbkiem, z którego spożywamy ciało Jego. Niektóre pobożne osoby pragnęłyby wziąć na ręce Przenajświętsze Dzieciątko, jak to niegdyś uczynił święty starzec Symeon. Otóż wiara uczy nas, że gdy przyjmujemy Komunię Świętą, nie tylko bierzemy w objęcia, lecz posiadamy wewnątrz siebie tegoż Jezusa, który leżał w żłóbku betlejemskim. W tym On właśnie celu narodził się, żeby się nam całkiem oddać. Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest dany. Modlitwy i postanowienia. Zabłąkałem się jako owca, która zginęła. Szukaj sługę Twego. Panie, ja właśnie jestem tą owcą. Ja, który schlebiając swoim wymysłom i zachciankom, na nieszczęście zabłąkałem się. Lecz Ty, który jesteś i pasterzem, a razem i Barankiem Bożym, jesteś tym, o Boże mój, który zstąpił z nieba, żeby mnie zbawić, poświęcając się w ofierze na krzyżu na zadośćuczynienie za moje grzechy. Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzechy świata. Czegóż bym miał się obawiać, jeśli postanowię poprawić się? Dlaczegoż miałbym nie złożyć całej mojej ufności w Tobie, Zbawco mój, któryś umyślnie na to narodził się, żeby mnie zbawić? Oto Bóg Zbawiciel mój, śmiele czynić będę i nie zlęknę się. Czyż już mogłeś dać mi większy dowód Twego miłosierdzia? O najdroższy Odkupicielu mój, jak gdy dałeś mi siebie samego. Przenajświętsze Dziecię, jakże mi smutno, że ściągnąłem na siebie Twoje niezadowolenie. Jam Cię przywiódł do płaczu w żłóbku betlejemskim. Lecz ponieważ przyszedłeś, żeby mnie odszukać, upadam do nóg Twoich i chociaż widzę Cię zbolałego i poniżonego w tym żłóbku, w którym leżysz na sianie, uznaję Cię najwyższym Panem moim i moim Bogiem. Czuję już teraz, że przemiłe kwilenie Twoje, którym odzywasz się, woła na mnie, żebym Cię miłował i oddał Ci moje serce. Otóż oddaję Ci je i do nóg Twoich upadam, żeby Ci je ofiarować. Przemień je i zapal, Ty, któryś przyszedł na świat, żeby zapalić w sercach wszystkich ogień Twojej miłości. Słyszę,
jak mówisz do mnie z tego żłóbka, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swojego. I odpowiadam Ci, o Jezu mój, i kogóż bym miał miłować, jeśli Ciebie nie miłuję, Ciebie, któryś jest Panem i Bogiem moim, a pozwalasz zwać się moim i moim w istocie jesteś, bo przyszedłeś na świat, żeby całkiem do mnie należeć. Jakżebym więc ja nie chciał cały należeć do Ciebie? O, broń mnie od tego, Boże, Panie mój najdroższy. Ja wszystek oddaję się Tobie i kocham Cię z całego serca. Przyjm ofiarę, jaką dziś składam Ci z siebie samego i nie dozwalaj, żebym kiedy miał Cię nie miłować. Maryjo, Królowo moja, błagam Cię przez radość, jakiej doznałaś, gdy po raz pierwszy ujrzałaś Syna swego po Jego narodzeniu i gdyś Go po raz pierwszy uściskała. Spraw, by On mnie przyjął jako dziecię uległe i na zawsze skrępował więzami miłości swojej.